Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Postanowiliśmy razem z moim przyjacielem Marcinem Grandowskim opowiedzieć Państwu o tym, jak powstał jeden z najciekawszych, myślę, nieskromnie powiem, katalogów dotyczących Mienictwa Śląskiego, który został wydany no nie tylko w ostatnich latach, ale na pewno w ostatnich dekadach, katalog specjalistyczny. Chciałbym, żeby też ta nasza forma wykładu może nie była stricte wykładem, ale była taką opowieścią pasjonatów o tym mennictwie, o tych czasach, głównie o bohaterach uwiecznionych na tamtejszych monetach, czyli trzech braciach. Mam tu na myśli księcia Jerzego III, księcia Ludwika IV i księcia Chrystiana. Cieszę się, że mogę tutaj w stolicy Dolnego Śląska, w Wrocławiu, opowiadać o tym. Sam pochodzę od urodzenia, jestem legniczaninem, pochodzę z tego drugiego oka Śląska, jak była nazywana zawsze Legnica. Numizmatyką interesuję się, no, praktycznie odkąd pamiętam, interesuję się numizmatyką. Jestem historykiem, jestem muzealnikiem a przede wszystkim regionalistą, więc tutaj to mennictwo śląskie niejako wpisuje się w temat moich zainteresowań, chociaż na pewno ekspertem bym się nie nazwał. Bliżej mi jest na pewno do monet zastępczych. Tutaj specjalizuję się w monetach i rejencji, monetach i żetonach, monetach zastępczych, żetonach rejencji legnickiej, ale tu dzięki pasji Marcina Grandowskiego, który zaraził mnie monetami śląskimi, dokładnie monetami książąt legnicko-brzeskich. Ja je ciągle odkrywam, ja je poznaję. Jest jeszcze naprawdę wiele w tej materii do odkrycia, na pewno do opisania, do publikacji. Proszę Państwa, jesteśmy też w przededniu ważnej rocznicy tutaj dla nie tylko myślę dla Śląska, ale dla całego kraju, ponieważ w 2025 roku będziemy obchodzili 350. rocznicę śmierci Jerzego IV Wilhelma, czyli ostatniego męskiego potomka Piastów. Wraz z nim wygasła linia piastowska i tutaj moje Muzeum Miedzi w Legnicy z partnerami, może jeszcze dzisiaj o szczegółach nie opowiem, ale przygotowujemy serię ciekawych eventów wystawienniczo-wydawniczych i na pewno coś jeszcze, które chcemy zaprezentować naszej publiczności, szerokiej publiczności w 2025 roku. Tu też z Marcinem, tak jak wspomniałem, mamy wspólne plany. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować i niejako płyniemy z tym trendem na modę na Śląsk. Cieszymy się z tego, że chociaż my gorzej jako muzealnicy, bo rzeczywiście te ceny walorów wzrastają i ciężko nam coś nabyć, ale liczymy też na osoby, a takie się pojawiają, które po prostu przekazują nam bądź swoje zbiory, bądź walory, które posiadają i dzięki temu możemy je zachować dla potomności. Zanim o samym katalogu, jak on powstawał, opowie Marcin. Ja chciałbym gdzieś przybliżyć historię terenów, o których będziemy mówili, też historię ostatnich Piastów. Więc proszę Państwa, Śląsk był rdzenną ziemią polską w czasach średniowiecznych, jedną z pięciu dzielnic, która podczas podziału kraju przez Bolesława Krzywoustego w 1138 roku przypadła najstarszemu jego synowi, Władysławowi Wygnańcowi. Jako senior rodu mógł zasiadł w Krakowie, ale też otrzymał Śląsk. No i to jest ten okres, niestety, kiedy ten Śląsk pomału zaczyna, te ziemie śląskie ulegają rozdrobnieniu. Jego synowie w 1177 roku podzielili Śląsk na dwie części. No i
No i była szansa, aby ten Śląsk jednak scalić, nawet scalić z Królestwem Polskim za czasów rządów księcia Henryka Brodatego oraz jego syna Henryka Pobożnego, który no przedwcześnie zmarł, zginął podczas bitwy z Mongołami w 1241 roku. No wówczas wraz z jego śmiercią upadła idea zjednoczenia ziem, które podzielono testamentem Krzywoustego. Więc wraz ze śmiercią Henryka II Pobożnego władzę na Śląsku przejęła księżna Anna, regentka, i w 1242 roku ostatecznie władzę objął syn Henryka Pobożnego, Bolesław Rogatka, który w 1247 roku dopuścił do współrządu swojego młodszego brata Henryka III Białego. Podzielił wówczas ziemię, którymi władał, na dwie części. Sam objął Wrocław wraz z Świdnicą, Namysłowem i Otmuchowem, a bratu przydzielił Legnicę z Jaworem, Głogowem, Żaganiem, Wołowem. Rok później się rozmyślił. Zamienili się bracia ziemiami, więc w 1248 roku możemy datować początek powstania księstwa legnickiego. Wówczas to jest ta data, kiedy zamek w Legnicy stał się siedzibą nowego w ogóle tworu politycznego. Między 1252 a 54 roku o swoje upomniał się trzeci z braci, Konrad, który walcząc już tutaj, bracia się nie mogli dogadać, więc walczył z Bolesławem Rogatką o swoją ojcowiznę i przez to uzyskał Głogów, Bytom Odrzański, Krosno Odrzańskie, i tak powstało późniejsze księstwo głogowskie. W następnych latach Śląsk ulegał kolejnym rozdrobnieniom, te ziemie się zmieniały, kolejne włączano, mówię, teraz może nie ma sensu o tym wszystkim opowiadać. No, najważniejsze rzeczy działy się też w pierwszej połowie XIV wieku, ponieważ Śląsk stał się lennem korony czeskiej, a dokładnie króla Jana Luksemburskiego. W 1329 roku książę legnicki Bolesław III rozrzutnie złożył hołd lenny królowi czeskiemu, a księstwo wrocławskie dokonało tego 6 lat później, w 1335 roku. Tylko że Bolesław III rozrzutny złożył hołd lenny i księstwo legnickie odtąd stało się lennem korony czeskiej, ale lennem dziedzicznym. Wrocław nie poszedł tą drogą, dlatego też księstwo legnickie znajdowało się w rękach piastów aż przez kolejne 350 lat. Na pierwszym slajdzie chciałem Państwu pokazać właśnie mapę pokazującą ziemię trzech braci, książąt, o których na początku wspominałem. Były to więc księstwa legnickie, brzeskie i wołowskie. Już w 1312 roku doszło do takiej sytuacji, że księstwo legnickie z brzeskim stanowiły jedną strukturę polityczną. A oczywiście to się zmieniało. W 1419 roku ponownie się połączyło. Księstwo wołoskie, wyodrębnione w 1416 roku, dopiero w 1523 roku drogą wykupu należało do książąt legnickich, legnicko-brzeskich. Jednak pod koniec XVI wieku bezpotomna śmierć księcia Fryderyka IV Legnickiego pozwoliła skupić ziemię wszystkich tych księstw w ręku Joachima Fryderyka, i on
ponownie musiał podzielić te ziemię między swoich synów, między Jerzego Rudolfa i Jana Chrystiana. Jerzy Rudolf objął władzę w Legnicy, a książę Jan Chrystian w Brzegu. No i dochodzimy już do tego momentu. Jan Chrystian to właśnie ojciec naszych bohaterów. Miał w sumie 20 dzieci. Nie wszystkie dzieci dożyły w wieku dorosłego. Z pierwszą żoną Dorotą Sybilą miał 13 synów. Właśnie z tego małżeństwa pochodzili trzej bracia. Następna siedmioro dzieci to już było, to już owoc małżeństwa z Anną Jadwigą von Sitsch. Ale ich to małżeństwo było poprzedzone układem sukcesyjnym, na mocy którego dzieci z tego drugiego małżeństwa nie mogły już dziedziczyć ziem. Nie mogły ich odebrać synom z pierwszego małżeństwa, czyli też najstarszemu synowi, jednemu trzeciemu Brzeskiemu. Jan III Brzeski, najstarszy syn, urodził się w 1611 roku w Brzegu. 5 lat później, 19 kwietnia, także w Brzegu urodził się Ludwik IV. W międzyczasie też urodził się książę Rudolf, ale zmarł w wieku 16 lat. I też 19 kwietnia, podobnie jak Ludwik IV, ale tym razem w Oławie, urodził się książę Chrystian. To właśnie portrety tych książąt na grafikach pochodzących z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Młodość książąt przypadła w bardzo trudnym okresie, ponieważ trwała wówczas na Śląsku wojna 30-letnia, rujnująca dosyć wiele miast, wsi, nie tylko księstwa legnickiego, ale też okolicznych księstw. Jerzy III wraz z Ludwikiem IV ten okres spędzali we Frankfurcie nad Odrą, gdzie pobierali naukę, ale też dużo podróżowali. Podróżowali po Europie Zachodniej. Pod opieką ochmistrza dworu Jerzy III, Ludwik IV dotarli do Paryża, przez Drezno, Norembergę, Strasburg. Pojawili się na audiencji u króla Ludwika XIII. Później przez Calais dotarli do Anglii, na dwór Karola I, gdzie też mogli zapoznać się z życiem dworskim, nawiązać kontakty, które na pewno owocowały w latach późniejszych. No, w tym czasie ich ojciec zaangażowany był w wojny śląskie. Brzeg, czyli taka nominalna stolica księstwa brzeskiego, zamek na Brzegu, zmieniał, powiedzmy, może nie na tyle właścicieli, co działania wojenne powodowały, że pojawiały się tam wojska różnych armii. Przez moment był w posiadaniu protestanckich sasów dowodzonych przez generała Johanna Georga von Arnima. Później został zajęty przez cesarskie wojska Alberta Wallensteina. Jan Chrystian jako starosta generalny Śląska wierny był obozowi protestanckiemu, przez to został zmuszony do 1635 roku do opuszczenia Brzegu, do opuszczenia Śląska. Udał się na wygnanie do Ostródy i w tym momencie cesarz Ferdynand wyznaczył panem Brzegu właśnie jego syna Jerzego III Brzeskiego. W Ostródzie Chrystian zmarł w 1639 roku. Jego ciało zostało sprowadzone przez 4 miesiące później przez syna Ludwika do Brzegu i tam został pochowany w kościele zamkowym. Mówiłem o dwóch synach, o Jerzym III i Ludwiku IV, ale też tutaj istotna jest postać księcia Chrystiana, który jako ten młodszy z synów udał się nie na nauki do Frankfurtu, lecz do szkoły kalwińskiej w Klejdanach, czyli na terenie Rzeczpospolitej. Tam
Tam w czasie pobytu poznał wiele osobistości życia politycznego, opanował język polski, poznał kulturę i historię, co w późniejszym okresie zaowocowało licznymi jego pomysłami. Jednym z takich pomysłów było też próba czy pomysł objęcia tronu króla Polski po Janie Kazimierzu. Oczywiście to nie zostało zrealizowane. Tak jak mówiłem, książę Jan Chrystian umiera, Jan III Brzeski obejmuje władzę w Brzegu, a wówczas nadal ich stryj Jerzy Rudolf rządzi w Legnicy, księstwem legnickim, ale schorowany książę umiera 14 stycznia 1653 roku i wówczas całe księstwo przypada trzem braciom. Bracia byli w wielu tematach na pewno zgodni, nie walczyli o władzę, nie spierali się ze sobą. No i dosyć oryginalny pomysł, sposób zdecydowali się podzielić ziemie, które im przypadły. W tym celu 3 czerwca 1654 roku dokonali na Zamku w Brzegu, dokonali po prostu losowania tych ziem. I poprzez losowanie Jerzy III objął władzę w księstwie brzeskim, Ludwik IV w księstwie legnickim, a Chrystian w księstwie włoskim. Tak rozpoczęły się ich panowanie w okresie bardzo trudnym, bo w 1648 roku zakończyła się wojna 30-letnia. Księstwa były zrujnowane. Oni te księstwa musieli zaprowadzić w nich porządek. Przystąpiono w Brzegu na przykład do modernizacji fortyfikacji miejskich, aby ponownie miasto mogło mieć status twierdzy. Książę Jerzy III dokonał renowacji i rozbudowy zamku w Brzegu. Tutaj akurat widzimy Legnicę z pierwszej połowy XVII wieku. Legnica może już nie była tak zniszczona, ale książę na przykład Ludwik IV postawił wówczas na rozwój górnictwa, hutnictwa, miedzi i złota. To te właśnie za jego czasów działały kopalnie w podlegnickich Mikołajowicach. Książęta troszczyli się o rozwój handlu, rzemiosła, zatwierdzając liczne przywileje, czy potwierdzając nowe. O, tutaj mamy ten Zamek Brzegu, piękna rezydencja Piastów Śląskich. Dziś siedziba Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, jedna z perełek na Dolnym Śląsku, którą na pewno warto zwiedzić. Księstwo powstawało ze zgliszcz, odbudowywane. Też książęta, chcąc zaludnić ten teren, który mocno został przetrzebiony tą wojną, bitwami, zezwolili na osiedlanie się w swoich granicach wszystkich bez względu na wyznanie. Tutaj też trafili bracia Arianie. I wszystko wydawało się, że idzie w dobrym kierunku, tylko troską książąt było zachowanie księstwa dla kolejnych pokoleń. I tutaj był problem. Najstarszy z książąt, Jerzy III, mimo tego, że dwukrotnie był żonaty, to jednak miał tylko jedną córkę, Dorotę Elżbietę, właśnie ze swojego pierwszego małżeństwa. Ludwik IV, ożeniony z Anną Zofią, miał jednego syna, ale syn ten zmarł po dwóch miesiącach. No i tutaj nadzieja została w księciu Chrystianie, panie właśnie na zamku w Wołowie, który doczekał się dwóch synów. Jeden z nich zmarł bardzo wcześnie, a drugi, Jerzy Wilhelm, miał być spadkobiercą ziem księstw legnicko-brzeskiego.
jednak przyszłość pokazała, że no, nie udało się utrzymać księstwa w rękach piastowskich, ponieważ książę bardzo młody, w bardzo młodym wieku zmarł. Książę mówię o księciu Jerzym Wilhelmie, który po śmierci swojego ojca w 1672 roku miał objąć księstwo. Nawet cesarz Leopold I właśnie mianował go jako tego księcia legnicko-brzeskiego, lecz książę zmarł 21 listopada 1675 roku. Na skutek choroby, niedolczonego przeziębienia zmarł i wówczas jego matka Ludwika Anhaltska, świadoma tego, co się stało, nie tylko śmierci syna, którego opłakiwała, ale świadoma tego, że wraz z nim kończy się wielowiekowa historia Piastów, zapoczątkowana przez legendarnego Piasta Kołodzieja, później Mieszko I założył państwo polskie. My w podręcznikach się uczymy, że dynastia Piastów przestała rządzić w Polsce po śmierci Kazimierza Wielkiego, ale ci Piastowie jeszcze przez 300 lat panowali właśnie na Śląsku. Postanowiła wybudować w dawnym prezbiterium kościoła świętego Jana mauzoleum, które stało się nie tylko miejscem spoczynku ostatniej rodziny piastowskiej, ale stało się swoistym pomnikiem dynastii Piastów. Jeżeli Państwo będziecie w Legnicy, zachęcam do zwiedzenia tego niezwykłego miejsca. Moje muzeum prowadzi tam ruch turystyczny, mimo tego, że mauzoleum jest własnością parafii świętego Jana, to tutaj dzięki umowie możemy opowiadać tą historię. Tutaj widzicie Państwo. Chyba mi się nie uda. O, jest. Po środku postać Jerzego Wilhelma, po jego prawej stronie książę Chrystian, po lewej stronie księżniczka Karolina, starsza siostra Jerzego Wilhelma, która po śmierci brata próbowano na dworze carskim wymusić decyzję o tym, że ona dalej może objąć księstwo Legnickie Brzeskie, lecz no to się nie udało. No i obok na tym zdjęciu sarkofag Jerzego Wilhelma. W mauzoleum Piastów także pierwotnie nie był planowany pochówek Ludwika IV, czyli starszego brata księcia Chrystiana, ale ostatecznie tam trafił, a najstarszy z książąt, tak jak wcześniej powiedziałem, Jerzy III, został pochowany w kościele zamkowym w Brzegu i też zwiedzając muzeum możemy zobaczyć jego sarkofag. Mauzoleum Piastów jest chyba jednym z takich najciekawszych obiektów na terenie Dolnego Śląska świadczących o działalności Piastów Legnicko-Brzeskich, ale też polecam Państwa uwadze niezwykły pomnik, który znajduje się w podlegnickiej wsi Ulesie. Jest to tak zwana kolumna łez. Jest to najstarszy świecki pomnik nowożytny wystawiony w miejscu publicznym, a związany on jest z pewnym wydarzeniem. Upamiętniać miał on rozstanie księcia Jerzego III ze swoją jedyną córką, która w październiku 1663 roku poślubiła księcia Henryka von Nassau-Dillenburg. W marcu następnego roku doszło do jej wyjazdu do posiadłości męża w Hesji. Nastąpił on po uroczystościach pogrzebowych związanych ze śmiercią Ludwika IV, który też odszedł dosyć za wcześnie, ponieważ jako miłośnik wszelkich ćwiczeń wojskowych też występował w różnych turniejach rycerskich. No, podczas jednego z takich turniejów uległ wypadkowi, skutkiem czego parę miesięcy później zmarł.
Ale chciałbym tu wrócić do tego, do tej kolumny. Stanęła ona w miejscu, to znaczy została na polecenie księcia postawiona kolumna z piaskowca i miała upamiętnić miejsce, w którym książę pożegnał się ze swoją córką. Początkowo stała ona troszkę w innym miejscu, ale lecz na tutaj w 1858 roku jedno ze stowarzyszeń historycznych postanowiło zachować ten monument, bo do tego momentu on uległ troszkę zniszczeniu, zaniedbaniu. Odrestaurowano i dzisiaj dzięki ich działaniom możemy ten monument w centrum wsi Ulesie zwiedzić. Naprawdę warto się na chwilkę, zjeżdżając gdzieś tam z A4, zjechać i obejrzeć niezwykłe świadectwo też panowania książąt legnicko-brzeskich. No i tak, chcąc już oddać głos mojemu koledze, no jednym ze świadectw współrządów braci, no mówię pokojowych współrzędów braci, była działalność mennicza i to jest fascynujące. Bracia od 1651 roku przez dekadę wydawali wspólną monetę, co nie jest zbyt częste w mennictwie nawet europejskim, i tym właśnie mennictwem zajął się Marcin Grandowski, którego poznałem właśnie podczas jego prac, jego poszukiwań. Trafił z kwerendą do muzeum w Legnicy. No ja starałem mu się, mimo że nie zajmowałem się w tym czasie numizmatyką w muzeum, czym innym się zajmowałem, starałem mu się pomóc i tak rozmawialiśmy, tak się poznaliśmy, tak się zaprzyjaźniliśmy i Marcin też mnie zaprosił do uczestnictwa w swoich pracach, może nie konkretnie nad mennictwem, ale w pracach nad katalogiem, który na pewno teraz Państwu ciekawie przedstawi. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do Legnicy, zapraszam do Muzeum, do Mauzoleum w poszukiwaniu śladów piastów legnicko-brzeskich. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Marcin był uprzejmy mnie przedstawić. Oj, przepraszam, tylko muszę sobie tutaj otworzyć. Ja również chciałem bardzo podziękować za możliwość wystąpienia przed tak zacnym gronem i tak zacnym wydarzeniu, jakim jest dzisiejsza aukcja i dzisiejsze spotkanie. W myśl tego hasła przewodniego, numizmatyka da się lubić. Ja mogę powiedzieć, że nie tylko da się lubić, ale da się też pokochać numizmatykę, a wręcz może numizmatyka nawet pochłonąć bez granic i bez pamięci. I tak się to właśnie u mnie między innymi stało. Popełniłem katalog, specjalizowany katalog wspólnego mennictwa trzech braci. Absolutnie nigdy nie miałem tego w planach. Jestem amatorem, którego właśnie pochłonęła numizmatyka, który starał się dotrzeć do sedna tego mennictwa poprzez bardzo szeroko zakrojone badania, które były wynikową poznania właśnie wielu wspaniałych ludzi, którzy mnie wspierali w tym przedsięwzięciu. Może zacznę od tego, że tak wygląda okładka tego mojego katalogu, który jest bardzo niskonakładowym katalogiem, wydany moim własnym sumptem. To jest 12-letnia praca, a w tej chwili to już nawet prawie 20-letnia praca, przepraszam, 15-letnia praca, dlatego że to jest kontynuowane. Tego się nie da zamknąć na etapie katalogu, przynajmniej w takim mennictwie XVII-wiecznym. Nie ma nawet najmniejszej szansy, żeby to wszystko skończyć. Myślę, że do końca życia będę znajdował kolejne typy, kolejne odmiany. To jest never ending story tak naprawdę, ale gdzieś trzeba było postawić kropkę, od czegoś trzeba było zacząć. A tak jak wspomniałem, zanim ten katalog powstał, będzie za chwilę historia tego katalogu. Natomiast no, muszę wymienić tych ludzi, którzy mnie najbardziej w tym wszystkim wspierali. Tutaj od lewej jest taką figurką, to już znany Państwu Marcin Maku, którego poznałem właśnie w ramach kwerendy w Muzeum Legnickim, którym się zaprzyjaźniłem i który nakierował mnie na kolejne osoby, między innymi właśnie tego pana, który czyta katalog, to jest Jacek Bogulski.
To jest osoba, która jest mi też również bardzo bliska i która wiele, wiele dziesiątek godzin spędziła ze mną nad tym katalogiem. Myślę, że nie popełnię tu błędu, mówiąc, że nawet mnie uczył wielu rzeczy. Jest to wyjątkowo dokładny i szczegółowy człowiek, który potrafi liczyć perełki i na podstawie tego rozróżniać typy, z którym dyskutowaliśmy nad tym, czy zrobić katalog w takiej formie, jak były robione do tej pory, czyli postać podobna, to znaczy, że taka sama, a jednak stemple się różnią, jednak to wszystko, każdy jakiś mały szczegół, który odróżnia, jest czymś innym i czymś zupełnie innym stemplem, więc nie można powiedzieć, że jest taki sam. I tu Jacek przekonał mnie do tego, wręcz żeśmy się uczyli tego wspólnie, chociaż myślę, że Jacek jest zdecydowanie najlepszym specjalistą, jeżeli chodzi o szczegóły i mam nadzieję, że kontynuacją tego katalogu będzie kontynuacja postaci monet bitych osobno przez braci, czyli przez Jerzego, Ludwika i Chrystiana. Mam nadzieję, że to za jakieś parę lat się ukaże. Będzie to pewnie monumentalne dzieło. Jacek był też osobą, która można powiedzieć współpracowała ze mną najbardziej, jeżeli chodzi o powstanie tego katalogu. Pewnie Państwo trzecią postać rozpoznajecie, to jest pan Lech Kokociński, honorowy prezes Towarzystwa Numizmatycznego, wybitna postać numizmatyczna, wybitny numizmatyk, bibliofil. Można by dużo mówić o panu Lechu Kokocińskim. Można powiedzieć, że to jest mój mentor, który mnie wspierał. W związku z tym, że jestem amatorem, naprawdę jestem amatorem, kompletnym amatorem, który nigdy w życiu wcześniej nie miał nic wspólnego z numizmatyką. Poza tym, że mój dziadek, oficer przedwojennej policji, był kolekcjonerem, jak się okazało, po wielu latach i miał dużą kolekcję monet, którą musiałem w pewnym momencie sprzedać. I bardzo to nade mną ciążyło, że nie posiadam już tych monet. I tak się zastanawiałem, co z tym zrobić, bo załapałem jakiegoś bakcyla. Lechu mnie bardzo wspierał w tym, co robię i podtrzymywał mnie na duchu, jakby dopingował do tego wszystkiego, żeby dalej kontynuować, pomimo wielu przeciwności, które się z tym wiązały. Do tej pory się bardzo przyjaźnimy, mamy ze sobą kontakt, bo jest to wybitna postać, donator Muzeum Czapskich. Jeżeli Państwo kiedyś będziecie w Muzeum Czapskich, to proszę zobaczyć, jaką kolekcję Lechu przekazał do muzeum. Postać, o której można by wiele mówić tak naprawdę, natomiast jeżeli ktoś jest osadzony mocno w numizmatyce, to na pewno wie, o kim mówię. I ostatnia postać, Mariusz Walędzik, który, mój przyjaciel, który tak naprawdę poza tymi trzema osobami, których poznałem w trakcie badań, namówił mnie do stworzenia tego dzieła, chociaż sam nie przewidywał, że będzie to aż tak duże dzieło, bo zaczęło się od tego, że widział moją rozpacz przy sprzedaży tej kolekcji po dziadku i mówi: Marcin, zajmij się czymś, co jest trochę mniej takie, można powiedzieć, kosztochłonne, ale może też przyjemne. Spytał mnie, który region, mimo że jestem rodowitym warszawiakiem, który region Polski najbardziej mi pasuje. Powiedziałem, że najbardziej mi się zawsze podobał Dolny Śląsk i sercem jestem zawsze przy Dolnym Śląsku. To mówi: słuchaj, jest takie fajne mennictwo, rzadkie, jeżeli chodzi o ikonografię, bo tam występują trzy postaci książąt, to się rzadko trafia. Wtedy to były monety po kilkadziesiąt złotych. Weź sobie pozbieraj trochę, to tam jest niedużo, tam jest 11 roczników. I tak się zaczęło, że gdzieś tam sobie kupiłem jedną monetkę, drugą, trzecią, piątą. I w pewnym momencie, jeszcze nie mając bladego pojęcia o rozróżnianiu typów, zobaczyłem trzy krajcary z 1651 roku. Mocno zdziwiony, że są zupełnie inne postaci niż na innej monecie, którą widziałem. Mówię do Mariusza: słuchaj, a to jest jakieś fałszerstwo? Co to jest w ogóle? Nie, to jest po prostu inny typ. Musisz po prostu sprawdzać, badać sobie te wszystkie typy. I tak to się właśnie zaczęło. Czyli zaczęło mnie to interesować, zacząłem się tym dosyć mocno wgryzać w to, zacząłem studiować, można powiedzieć, wiedzę związaną z tym mennictwem. Nie można tutaj nie wspomnieć o wybitnych postaciach, które stworzyły pierwsze, można powiedzieć, podwaliny pod katalogi, stworzyły pierwsze katalogi, czyli podwaliny pod mennictwo śląskie. Czyli Gottfried Deverdeck, który był prawie że współczesny dla ostatnich piastów śląskich, bo można powiedzieć, że 100 lat po śmierci, niecałe 100 lat tak naprawdę po śmierci ostatniego piasta, stworzył pierwszy taki, można powiedzieć, katalog, w którym zawarł pierwsze monety śląskie, na podstawie których można było rozpocząć przygodę z tym mennictwem. Kolejny oczywiście hrabia François Marielcz, który
No będę mówił tu o monetach trzech braci, bo to mennictwo opracowałem, wyseparował prawie 120 typów monet, które no, też widział we własnym zbiorze i na podstawie którego się opierał. Kolejny Ferdinand Friedensburg, który zrobił, no, myślę, że monumentalne dzieło, na podstawie którego się wszyscy, na którym się wszyscy opierają i tak naprawdę wszyscy wskazują na ten katalog zbioru wrocławskiego, który jest, no, myślę, że dla mnie był też, można powiedzieć, taką Biblią. I oczywiście katalog pana Edmunda Kopickiego pokazuje, dlatego że miałem przyjemność poznać pana Edmunda na rok przed śmiercią. To taka mała humoreska związana z panem Edmundem. Pojechałem do niego spytać go, bo wiele rycin nie pokrywało mi się z tym, co znalazłem w muzeach, co znalazłem w kolekcjach numizmatycznych. A pan Edmund miał chyba wtedy 92 lata, to myślę, że to był 2015 albo 16 rok. Mówię, panie Edmundzie, niech mi pan uprzejmie powie, skąd pan brał te wszystkie ryciny, a przede wszystkim skąd pan brał te wszystkie ilości, te stopnie rzadkości, które pan opisał. I pan Edmund z humorem mi wtedy odpowiedział, że te ryciny, to wiadomo, tam rysowali studenci, on tam po muzeach gdzieś tam sobie jeździł, przeglądał to wszystko, jego współpracownicy gdzieś tam to rysowali, więc wiadomo, że gdzieś tam błędy musiały powstać. Natomiast jeżeli chodzi o stopnie rzadkości, no, to powiedział mi tak, myślę, że to był żart, ale muszę to zacytować. Powiem, panie Marcinie, to czego nie mam, no to jest bardzo rzadkie. Znaczy, przepraszam, to co mam, to jest bardzo rzadkie. To czego nie mam, to jest bardzo popularne. Więc w ten sposób rzekomo określał stopnie rzadkości. To trochę mogłoby się pokrywać z tym, do czego dotarłem potem, bo według pana Edmunda, jak sobie zsumowałem ilości monet, które powinny się były zachować, według stopni rzadkości, które są w jego jakby opracowaniu, to wychodziło, że to powinno być około 10 milionów sztuk zachowanych. A ja na przestrzeni tych 12 lat, a w tej chwili już prawie 15 lat zajmowania się badaniem wszystkich katalogów aukcyjnych, wszystkich aukcji, do których miałem dostęp, a wykupiłem dostęp do wielu portali też historycznych i przepatrzyłem, no, setki katalogów, jak nie tysiące tak naprawdę. I zrobiłem kwerendę w 130 muzeach na całym świecie. No to dotarłem do na dzień dzisiejszy 3300 sztuk monet całego mennictwa. Wszystkich nominałów z 11 lat, którym bili wspólnie te monety. A zatem pokazuje to, to jest właśnie jak się zaczęło, to już mówiłem teraz, zatem pokazuje to tak naprawdę, jak bardzo rzadkie jest to mennictwo i jak bardzo było niedowartościowane i niedocenione wcześniej, dlatego że nikt się nie zajął szczegółowo badaniem tego, ile rzeczywiście tych monet się zachowało. Myślę, że z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że badając zbiory muzealne, w których no, powinno znajdować się dosyć sporo tego typu monet, zbiory są bardzo okrojone i bardzo nieliczne. Najliczniejszy zbiór, do jakiego dotarłem, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o mennictwo trzech braci wspólne, to Muzeum Narodowe w Warszawie, które liczy 141 sztuk. Zaledwie 141 sztuk. Wszystkie muzea, do których dotarłem, w katalogu jest wymienionych, niewymienione jest jedno muzeum w Goslar, które już po zakończeniu badań i zamknięciu katalogu, do którego dotarłem, to we wszystkich muzeach na całym świecie ja odnotowałem niecałe 1200 sztuk monet. We wszystkich. A co z 3300 sztuk stanowi tak naprawdę prawie 40% znajdujących się monet w muzeach. Te dwa słowa tak króciutko, żeby też nie przedłużać, na temat moich osobistych doświadczeń jako amatora, kompletnego amatora, z kontaktami z muzeami, bo to jest dosyć istotne dla tych, którzy chcieliby takie wyzwanie podjąć w innych, można powiedzieć, ramach numizmatyki, obszarach. Muszę powiedzieć, że przejechałem wiele muzeów na świecie, miałem kontakt zarówno osobisty, jak i zdalny. I z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że najbardziej tacy otwarci i tacy przyjaźni są Niemcy. To jest bardzo niepopularne w obecnych czasach powiedzieć, że Niemcy są nam bardzo przyjaźni, ale tak było. Niemcy są bardzo otwarci, bardzo, bardzo tacy pomocni, jeżeli chodzi o
możliwość zbadania zbiorów. Nie stawiają żadnych problemów, nie pytają, po prostu cieszą się, że ktoś się zajmuje czymś tak fajnym i dla nich to też jest jakby wykładnia tego, że ktoś chce zrobić coś fajnego. Oni tylko proszą wtedy, żeby taki katalog w ramach podziękowania im dostarczyć. Kolejni, którzy byli bardzo, bardzo pomocni, to byli Czesi. I to też bardzo przyjemne moje doświadczenia z czeskimi muzeami, szczególnie z Muzeum Narodowym w Pradze, którym pani Holeczkowa i pan doktor Polański ściągnęli dla mnie specjalnie zbiór z Terezina. Ten zbiór miał być niedostępny do 2024 roku. A mimo to, że nie jestem osobą żadną znaną w świadku numizmatyki, państwo bez żadnego problemu ściągnęli ten zbiór, dali mi możliwość przebadania tego zbioru. No i muszę przyznać, że wszystkie muzea w Czechach, które odwiedziłem, a zjechałem całe Czechy, w żadnym nie było problemu. Kolejny to oczywiście, no bo to już jakby największe zbiory są w Polsce. I tu trochę moje doświadczenia są podzielone, dlatego że były muzea, w których bez żadnego problemu można było zrobić kwerendę, ale były też muzea, które na dzień dobry pytały mnie, czy znam tego pana, czy tamtego, czy ja jestem jakimś profesorem, doktorem, czy historykiem i tak dalej. No, odpowiadając nie, dostawałem informację, no to nie będzie pan mógł przejrzeć tego zbioru. W jednym muzeum nie będę wymieniał, bo nie chciałbym tutaj nikomu robić złej renomy, a w jednym z muzeów zapytałem, czy jest to muzeum narodowe. Odpowiedź była tak, a czy jest to zbiór narodowy? No tak, no to mówię, to dlaczego nie mogę do tego zajrzeć? Jestem Polakiem, chciałbym po prostu móc zajrzeć do tego zbioru, przebadać go sobie i w jakikolwiek sposób opracować. Jak już się udawało, to okazywało się, że muzea niektóre właśnie stosują bardzo wysokie stawki za zrobienie zdjęcia. Bez zrobienia zdjęcia i porównania stempli taka praca nie ma sensu. Zatem nieposiadanie zdjęć absolutnie nie pozwalało mi w tym momencie uznać, że takie muzeum przebadałem. W momencie, kiedy dostałem te zdjęcia, porównałem sobie stemple, mogłem sobie w jakiś sposób to wyseparować w swojej bazie i w ten sposób mogłem powiedzieć, że to muzeum zostało przebadane. Taka sama sytuacja miała miejsce w Muzeum Ermitaż w Petersburgu. Myślę, że 7 lat się do nich dobijałem. A w związku z tym, że to jest Rosja i nie bardzo chciałbym mówić obecnie o okupancie w jakiś tam sposób, w jakikolwiek sposób nie chciałbym mówić, to tylko powiem tyle, że użyłem w pewnym momencie fortelu, który poskutkował tym, że jednak Ermitaż przysłał mi zdjęcia bez możliwości publikowania, ale z możliwością zbadania, jakie to są stempy. Także doświadczenia bardzo różne, natomiast w większości bardzo pozytywne i skutkiem tego było też podziękowanie poprzez przekazanie katalogów moich do wszystkich muzeów, które wtedy mi umożliwiły zbadanie zbioru. Kolejny. Tutaj mamy właśnie przykład ilości muzeów, które posiadają zbiory Mnictwa Trzech Braci. To jest oczywiście Polska, która ma najwięcej, czyli 21 muzeów posiada. I tu mówimy od jednej sztuki do właśnie 141 sztuk, które są w Muzeum Narodowym w Warszawie. Niemcy w tej chwili 19 muzeów, doliczając do tego Muzeum w Goslar. Muzeum w Goslar, które w mieście, w którym są potomkowie ludzi mieszkających w Brzegu. Stąd też te monety znalazły się. No i Czechy, Austria, Szwajcaria, Holandia, Stany Zjednoczone i po jednej sztuce Chorwacja, Dania, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania. To są muzea, które o dziwo nawet w Chorwacji znalazły się monety Trzech Braci. Zanim przejdę do tego, na jakie szczegóły ja zwracałem uwagę, właśnie to nawiązanie do tego, co robiliśmy z Jackiem Bogulskim, rozpatrywaliśmy te wszystkie różnice, no to nie da się nie zacytować XIX-wiecznego, można powiedzieć, numizmatyka, który jakby już tę kwestię poruszył, pana Walerego Kostrzębskiego, który w swojej pracy zatytułowanej Błędne drogi w zbieraniu numizmatów polskich napisał tak: zbieracz obecnie nie może poprzestać na gromadzeniu w tym zbiorze monet różniących się tylko gatunkiem i epoką wybicia. Lecz ścisłą zwracać musi uwagę na odmiany wstępu różniące monetę jedną od drugiej, chociażby takowe były tegoż samego gatunku jednego roku wybicia. W zbieraniu więc monet wzgląd mieć należy na popiersia lub różne figury, na cyfry monarsze, na herby państwowe monarchów, podskarbik, zarządców menis, na znaki mincmistrzów, na przeróżne znaki i litery należące do napisów legendowych.
I w myśl tego, co właśnie napisał Walery Kostrzemski, staraliśmy się właśnie rozróżniać typy poprzez najmniejsze nawet szczegóły, które wyróżniały. To było, to mennictwo charakteryzowało się tym, że to nie były bite monety, tak jak współcześnie, maszynowo. To była, można powiedzieć, taka technika, prosta technika mennicza. Tak? To były ryte stemple, które się wykruszały, z których powstawały kolejne stemple i na podstawie tego my żeśmy zaczęli to rozróżniać. Czyli wyróżnialiśmy postaci, które są na monecie, które mają pod egzergą albo mają ornament, albo tegoż ornamentu nie posiadają, kartusze, oznaczenia nominałów, jabłka panowania, rozety, orły, czy też właśnie tarcze herbowe, które były na monetach dukatowych i talarowych. Na tym też żeśmy opierali właśnie jakby wyróżnianie tych typów i ewentualnie odmian, bo dla nas typem jest różnica w stemplu. A my tego żeśmy nie traktowali jako odmianę. Odmiana mogła być interpunkcyjna, jeżeli gdzieś brakowało kropki, jakaś inna drobna rzecz, która wyróżniała, nie wiem, rozeta bez gwiazdki, to już ewentualnie błąd menniczy, który gdzieś tam powstawał w trakcie produkcji monety, która nie powinna tak naprawdę wyjść z mennicy, a jednak się trafiają też tego typu ciekawostki, o których za chwilę powiem. To jest właśnie Walery Kostrzemski. Mennica w Brzegu, no właśnie. Próbowałem dotrzeć do składu Mennicy Brzeskiej, bo to by była bardzo ciekawa rzecz, tak jak tutaj Marcin opowiadał o historii. No to numizmatyka jest działem historii tak naprawdę i warto, zanim się zacznie bawić w numizmatykę na poważnie, to warto też poznać historię i też zgłębić wiele aspektów, które miały miejsce w tamtym okresie. Niestety nie udało mi się dotrzeć, pomimo tego, że wiedziałem, że pan dyrektor muzeum, dyrektor Muzeum Brzegu, pan Kozerski, kiedyś popełnił takie wystąpienie, gdzie stwierdził, że on zna cały skład Mennicy Brzeskiej, który liczył około 100 osób i wymienionych z imienia i nazwiska. Wielokrotnie byliśmy z Marcinem i z Jackiem, próbowaliśmy go namówić do tego, żeby tę historię w tym katalogu zawarł pod własnym imieniem, nazwiskiem. Niestety nie udało się, także do tej pory nie wiemy, kto poza tymi, do których się już innym udało dotrzeć, kto pracował też w Mennicy, poza tym, że najliczniejsza, można powiedzieć, ekipa była w latach 60., czyli już po tym, jak zakończyło się wspólne bicie monety przez trzech braci. Ale tutaj mamy też wymienionych z imienia i nazwiska mincmistrzów czy wardeinów, których jesteśmy w stanie po znakach czy po inicjałach rozszyfrować. Najbardziej znane oczywiście, może zacznijmy od początku, czyli od tych, którzy byli na samym początku, czyli Christian Pfaller. Tu jest też ciekawa historia z Christianem Pfallerem, bo w pewnym momencie doczytałem się u Forera, który napisał słownik biograficzny medalierów, że Christian Pfaller był mincmistrzem do 1691 roku. Wszystko by się zgadzało, gdyby nie to, że Christian Pfaller umiera w 1665 roku, a zatem na 99% był to jego syn, czyli Christian Pfaller junior, który podjął pracę zapewne w Mennicy Brzeskiej, bo oczywiście to są wszystko nasze gdzieś tam teorie, które sobie już, można powiedzieć, w jakiś sposób też potwierdziliśmy, ale to też wynika z różnicy w znaku mincmistrzów, który można powiedzieć, no, różni się od tego, który widzimy, czyli serca przebitego hakami i dwoma kwiatkami. Także Christian Pfaller, który był mincmistrzem do samego końca, czyli do 1662 roku, potem zaczął pracować w Lwowie. W tym czasie pierwszym takim wardeinem był Valentin Tenser. To tę informację dostaliśmy od pana Szłapińskiego, który we Lwowie przeczesał archiwa i doszedł do tego, że to prawdopodobnie te inicjały VT to jest właśnie Valentin Fountain Tenser. 1652-1653 Georg Hübner, który się, można powiedzieć, nakłada na Valentina Tensera. Jeżeli chodzi o rocznikowo, bo Valentin Tenser był w latach 1651-1652.
działa przez 2 lata. Jest to nadzorca, który był z Wrocławia i został oddelegowany do pilnowania właśnie tego, co się dzieje w Mynicy Brzeskiej. A następnie Eliasz Weiss, który od 1657 roku już pełni rolę Wardeina do samego końca tak naprawdę. Także to tak w telegraficznym skrócie. Czasu jest niedużo, więc postaram się jeszcze... No, nominały, które uwzględniłem w katalogu, to są nominały, na których wyłącznie były postaci trzech braci. No, nie skupiałem się na tym, że jeżeli był Wright Fenwick 1655, ale nie było tam postaci trzech braci, nie zaliczałem tego do katalogu, także tutaj możemy wymienić, były trzy, można powiedzieć, rodzaje metalu, czyli miedź, i tam był firtel i szefel i pół szefla. No i oczywiście srebrne monety, czyli drobna moneta krajcarowa, a gruba moneta talarowa. Potem były monety złote, dukatowe i wielodukatowe i półdukaty. I te nominały zostały uwzględnione w moim katalogu. Już mówiłem o stopniach rzadkości. Stworzyłem własną tabelę we współpracy z Mariuszem Walędzikiem. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak zrobić własną tabelę stopni rzadkości, tak żeby pokazać no, tę niewielką ilość, która się zachowała. To jest tak, jak ja powtarzam zawsze, ilość dukatów, czy wielodukatów, czyli złotych monet, które na przestrzeni 11 lat zachowały się do dnia dzisiejszego, to jest około 550 sztuk łącznie, wszystkich. A we wszystkich muzeach, we wszystkich prywatnych kolekcjach, do których ja dotarłem, czyli tak można powiedzieć, że jeden dukat Batorego jest liczniejszy niż całe mennictwo trzech braci zachowane do dnia dzisiejszego, przynajmniej na ten moment, bo oczywiście może się pojawić coś, o czym ja nie będę, znaczy do tej pory mogę nie wiedzieć, tak? A zatem stworzyłem własną taką tabelkę, która jakby pokazuje, ile typów monet i w jakich ilościach się zachowało według mojej skali. Tak jak mówię, dotarłem do 3300 sztuk, z czego prawie 40% jest w muzeach. Licząc największą kolekcję prywatną Czecha, pana Tomasza Czerwinki, który ma prawie 700 sztuk, no to wychodzi na to, że naprawdę niewielka ilość monet jest na rynku kolekcjonerskim. Teraz mamy przykład, na tej aukcji będzie spora kolekcja, spora ilość monet trzech braci. Pan Grzegorz do mnie zadzwonił usatysfakcjonowany, że to są nowe monety. No okazuje się właśnie, że to nie są nowe monety, to są monety po kolekcjonerze, który z przyczyn zdrowotnych musiał te kolekcje gdzieś tam puścić w obieg. I to właśnie na tym też polega bananie tego wszystkiego, co robię do tej pory. Czyli ja jestem w stanie zidentyfikować te monety i wiedzieć, że to nie są nowe monety. To nie są kolejne egzemplarze, które dochodzą, tylko to są monety, które już wcześniej widziałem, które odnotowałem, a one mają charakterystyczne cechy, po których ja to poznaję. Oczywiście to wymaga badania tego poprzez nałożenie jednej monety na drugą i tym się właśnie zajmuję. I stąd też powstają nowe typy, pojawiają się oczywiście nowe typy, które gdzieś tam będę kontynuował właśnie, jakby ten katalog już nigdy nie będzie wznowiony. To, żeby było jasne, to jest jedno jedyne wydanie, nie mam więcej praw autorskich do ponowienia tego katalogu, zatem postanowiłem robić tak zwany update co 5 lat, w którym będę umieszczał kolejne, aktualizował to, co jest w katalogu, bo oczywiście mogą się pojawić jakieś skarby, czy może się wypłynąć jakaś kolekcja, o której nie wiem. W związku z powyższym te ilości będą aktualizowane raz na 5 lat. Najbliższa właśnie aktualizacja nastąpi przy okazji tego wydarzenia, o którym Marcin wspomniał, 350-lecia wyginięcia dynastii Piastów Śląskich. I będę starał się dodatkowo też zrobić, dołożyć kolejne typy, które gdzieś się pojawiły. Tych monet się nie pojawia bardzo dużo, bo to pewnie są ilości około 60, może 80 sztuk rocznie. Takich, których ja nie widziałem wcześniej na oczy. W związku z powyższym gdzieś tam oczywiście trafiają się nowe typy czy odmiany, o których nie mam pojęcia. Niedawno u Kinkera była aukcja też bardzo dobrego złota. I muszę przyznać, że większość monet znałem, ale jednak pojawił się dwutalar, o którym tylko słyszałem, a może inaczej, czytałem, że powinien być, ale nigdy nie widziałem nawet ikonografii tego dwutalara. No i był właśnie na tej aukcji kinkerowskiej, zatem też znajdzie się ta moneta w przyszłym takim właśnie tej aktualizacji katalogu. Z mojej strony bardzo uprzejmie dziękuję, to w takim telegraficznym... A tu jeszcze, przepraszam, jeszcze ciekawostki, które Państwo możecie zobaczyć podczas badania katalogu, podczas badania właśnie tego mennictwa. Kubek z trzema krajcarówkami,
czy talar Piotra I nabity na talar właśnie trzech braci. Różne formy zawieszek, moneta z wygrawerowaną datą, dukat z medalikami religijnymi. No i oczywiście falsyfikaty, których nie trafia się dużo, ale jednak się trafiają. Szczególnie jest taka grupa Niemców w Tajlandii, którzy wybijają na potęgę dukaty. Proszę na to bardzo uważać. To bardzo, bardzo cwani ludzie, z którymi ja się skontaktowałem. Nawet poprzez tam jednego kolekcjonera nabyliśmy taki dukat do badań, żeby sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No jest to bardzo naiwne, ale rzeczywiście się pojawia i ktoś, kto nie ma o tym pojęcia, może się naprawdę pomylić. Także takie rzeczy też się trafiają w tym mennictwie. Nie są to zbyt częste sytuacje, ale jednak gdzieś tam czy fałszywy talar, czy klipa talarowa się może pojawić. Jest to normalne, szczególnie w tych czasach. Bardzo Państwu uprzejmie dziękuję. To tak w telegraficznym skrócie, bo czas niestety goni, także bardzo uprzejmie dziękuję Państwu.